Rosji, która w ostatnim swoim meczu pokonała w Moskwie Gruzję 3-1. Rosjanie rozpoczęli tę eliminację fatalnie, przegrywając, oddając punkty w kolejnych spotkaniach, i tak samo fatalnie rozpoczęli ten ostatni mecz decydujący o ich być albo nie być na Mistrzostwach Europy. Już w trzeciej minucie zupełnie niespodziewanie goście objęli prowadzenie po golu Aleksandra Jaszwilego. Piłka odbita jeszcze od słupka. Zupełnie bezradny bramkarz drużyny zbornej, ale szybko Rosjanie wzięli się do drabienia strat. Po pół godzinie gry był już remis. Bramkę strzeliła wschodząca gwiazda rosyjskiego futbolu, młodziutki Dmitrij Bułykin. Straty wyrównane. 30 minuta w meczu Rosja-Gruzja w Moskwie 1-1. Rosjanie wyszli na prowadzenie jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym przerwę. Oto po podaniu Korżakowa piłkę do gruzińskiej bramki posłał Jegor Titov, jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy zbornej. Po kilku słabszych występach mówiło się, że ci starsi powinni odejść, że powinno się budować zupełnie nową drużynę, ale postanowił jeszcze zaufać Jegorowi Titovi trener drużyny rosyjskiej. Jak się okazało, w tym konkretnym przypadku dało to dobre rezultaty. Rosjanie przypieczętowali wygraną w 73 minucie. Tym razem w roli asystenta wystąpił Izmailow, a gola na 3-1 zdobył Dmitrij Syczew, wciąż rezerwowy w drużynie Olimpik Marsylia. Rosja-Gruzja 3-1.